Przy świetlicy wiejskiej w Romanowie odbył się pierwszy event w gminie Kłodzko. Festyn turystyczny okazał się wspaniałą zabawą z wieloma atrakcjami, z geocachingiem w tle. Festyn turystyczny w gminie Kłodzko to impreza organizowana po raz pierwszy. Tak, nie rozpoczynaliśmy sezonu turystycznego do tej pory żadną imprezą, ale mamy ambicje, żeby także potencjał turystyczny jak najlepiej wykorzystać. Udało się znaleźć odpowiedni pomysł dzięki pasjonatce geocachingu, pani Asi Smolińskiej, i dzięki środkom pochodzącym z programu operacyjnego współpracy transgranicznej Czechy Rzeczpospolita Polska. I pod tym hasłem geocachingu rozpoczynamy sezon turystyczny w roku bieżącym. Geocaching to gra terenowa polegająca na szukaniu skrzynek za pomocą GPS-ów. Najlepiej gra się w towarzystwie, z rodziną lub przyjaciółmi. To gra, w którą bawi się już cała Europa. W Polsce nie jest jeszcze aż tak popularna, jednak im więcej skrzyneczek schowanych w różnych ciekawych miejscach Polski, tym więcej zagranicznych turystów. Geocaching w gminie Kłodzko się rozpoczął. To tutaj znaleźli się pasjonaci, którzy najpierw jeszcze bez żadnych zewnętrznych środków instalowali w różnych ciekawych miejscach, ciekawych widokowo, ciekawych chociażby, bo przy zabytku ukrywane są tak zwane skrytki. Skrytka to jest pudełko, najlepiej jakieś wodoszczelne, tak, trwałe, więc plastikowe, różnej wielkości skrytki się sprawdzają. W środku po pierwsze jest taka książeczka, logbook, w którym należy odnotować fakt, że taką skrytkę się odnalazło. Zgłosić to także, zarejestrować to znalezisko w internecie. Geocaching jest zabawą dla wszystkich, niezależnie od wieku. Dostarcza pozytywnych emocji, ale przede wszystkim pozwala spędzić czas w terenie na świeżym powietrzu. Umożliwia nawiązanie nowych znajomości. Zachęca do aktywności fizycznej, rozbudza pasję poznawania piękna i historii otoczenia. W 2000 roku został odkodowany sygnał GPS przez prezydenta Billa Clintona. I od tego czasu można było korzystać z urządzeń GPS, tak? Korzystać z tego sygnału. I jeden z Amerykanów, tak, taką ja historię znam, chciał zrobić swojemu koledze prezent na urodziny i umieścił w jakimś pojemniku różne przedmioty. Zaniósł to do lasu, spisał tam współrzędne z GPS-u i dał mu w prezencie te współrzędne. I od tego się zaczęło. Kolejni ludzie zaczęli chować różne rzeczy w terenie i spisywać te współrzędne. I tak wygląda historia. W jaki sposób pani zaraziła się tą formą spędzania wolnego czasu? To taka długa historia. Braliśmy udział w takim gminnym konkursie, w którym nasze sołectwo Romanowo zdobyło trzecie miejsce. W nagrodę mieliśmy wyjazd studyjny na wioski tematyczne i tam na tym wyjeździe nasz opiekun, który również jest geocacherem, pokazał nam, co to jest geocaching. Ja na początku byłam bardzo negatywnie do tego nastawiona, ale już druga, trzecia skrytka, bardzo mi się to spodobało i po przyjeździe do domu zaczęłam swoje samodzielne poszukiwania. Potem zaraziłam swojego męża. I tak to się wszystko zaczęło kręcić. Zaczęliśmy również zakładać swoje skrytki. Mamy w tej chwili na koncie 61 skrytek tutaj w okolicy Romanowa i w Romanowie. No a potem chciało się więcej i stąd pomysł na zakładanie skrytek w gminie. W poszukiwanych skrytkach znajduje się wiele przedmiotów. Podstawowym wyposażeniem pojemnika jest logbook, czyli papierowy dziennik wpisów. Umieszcza się tam również geocoiny. Jak rozpoczęła się pana przygoda z geocachingiem? Zarejestrowałem się na portalu w 2010 roku. No i początkowo, ponieważ wtedy nie było dużo skrytek, odległość do najbliższej była dość daleka, trzeba było dojeżdżać. Na początku niezbyt często chodziłem na te cache, dopiero trochę później trochę ich więcej się pojawiło i wtedy zaczęliśmy częściej wybierać się na tego typu wycieczki. Co może pan powiedzieć o geocoinach, które tutaj widzimy? Geocoiny to elementy, które biorą udział w tej zabawie, czyli w geocachingu. Są to elementy podróżne, czyli służą do tego, żeby przemieszczać się od skrytki do skrytki, od miejscowości do miejscowości, od kraju do kraju, a czasami od kontynentu do kontynentu. Każdy z tych elementów ma swój unikalny numer, na który powołują się wszyscy geocacherzy, logując, czyli informując centralną bazę tych wszystkich elementów podróżnych, gdzie w danym momencie się znajduje.
Pozostali kaszerzy mogą je odkrywać, mogą je zabierać z tych skrzynek i przenosić do następnych skrzynek. Często te geokoiny mają też swoje misje, czyli zadanie na przykład odwiedzić wszystkie stolice w Europie albo wszystkie kontynenty na świecie. Czyli autor czy właściciel takiego geokoina może zadać nadać pewnego typu cel dla każdego z tych geokoinów. Ile pan skrytek już w swojej karierze geocachingowca znalazł? Ponad 2400, z czego bardzo dużo na Dolnym Śląsku, ponieważ Dolny Śląsk jest najbardziej prężnym regionem. Od ubiegłego roku założyliśmy także komisję geocachingu przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, ponieważ uważamy, że jest to bardzo dobra forma promowania turystyki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jak i dla osób na emeryturze, a nie ma nic lepszego niż wyjście sprzed telewizora i pójście na wycieczkę na dwór. Pierwszy festyn turystyczny zorganizowany został w ramach projektu Promocja Turystyczna na Pograniczu Polsko-Czeskim. Z gminą Klacko współpracuje nasze organizacje, to jest Združenie pro regionální rozvoj a Česko-Polskou spolupráci už více než 4 roky. Navazujeme na další 4 roky nebo 5 let spolupráce s mikroregionem Rychnovsko. Takže s polskými partnery se dobře známe. No a loni na podzim jsem byl osloven polskými kolegy, jestli bychom byli ochotni jít do takovéhoto projektu. No a protože já říkám, že jsem pro každou špatnost, tak jsem říkal, ano, půjdeme. Dneska musím říct, že jsme udělali dobře, že jsme do toho šli, protože jak jsem měl možnost poznat problematiku geocachingu, tak říkám, že to je úžasná zábava a taky jsem říkal, že by stálo za to, aby to důchodci emeriti měli povinně. Či pan rovněž je geocacherem? No, jsem zaregistrován, kešky jsem už našel dvě, ale pořád se cítím začátečníkem. Więcej o grze można dowiedzieć się ze strony internetowej geocaching.pl lub u pani Joanny Smolińskiej, która w Romanowie otworzyła gminne centrum geocachingu.